Siema Darko, witam wszystkich serdecznie. Co dzisiaj? Dzisiaj wrażenia z nowej mapy. Opiszę wam szybko, jak wygląda nowa mapa, jakie są moje doświadczenia na niej, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać. Ogólnie uważam, że mapa jest zdecydowanie, przynajmniej w testach nam wyszło, że zdecydowanie nad niej się łatwiej atakuje niż broni. Już wam tłumaczę dlaczego. Oczywiście sama mapa w ogóle wygląda totalnie inaczej niż każda inna mapa w Valorancie do tej pory. O wiele większe przestrzenie, otwarte, dużo wertykalności, więc trzeba po prostu czasami celować w dół, czasami w górę. Jest to zdecydowanie się inaczej gra tutaj w Valoranta niż na jakiejkolwiek innej mapie. Ascent też ma dosyć dużo przestrzeni, ale jest mniej wertykalny niż ta mapa. Już wam mówię dlaczego. Zobaczcie sobie, tu zaczynamy jako defenderzy. Wchodzimy sobie na site'a A. Tu oczywiście nic nie widzimy, ale zobaczcie, jaki ten site jest wielki i rozbudowany. To jest po prostu niesamowite, jak dużo jest tutaj też kątów, które trzeba bronić. Więc generalnie jest to dużo bardzo przestrzeni. Bombę można sobie tutaj zaplantować, tak jak macie te kratki rozstawione. Można także zaplantować sobie w tubie tutaj na górze. Oprócz tego był taki chyba błąd, że nie dało się przestrzelić tych ścian tu. Już wam pokażę. Tego się nie da przestrzelić z zewnątrz, ale da się przestrzelić wewnątrz, więc zapewne jest to błąd, który zostanie naprawiony. Tak samo tutaj, tego się przestrzelić nie da, a z tej strony się da. Linki są oczywiście tutaj nową częścią mapy, która jest troszkę zaproszona ze splita, ale jest pierwsza linka horyzontalna, nie tylko wertykalna, jak widzicie. Generalnie można to wykorzystać tak samo jak do splicie, po cichu sobie możemy wejść w jakieś miejsce. Czyli na przykład możemy, bariera zaczyna się tu w tym miejscu, więc szybciutko cyk na początku rundy, po cichaczu wjeżdżamy sobie linką. Generalnie mapa ma bardzo szybkie engage, to znaczy, że strona atakująca, a mimo że dosyć daleko zaczyna z spawna, który jest tym wielkim statkiem, warshipem, jak widać, to stąd, jak zaczynamy, bariera jest tutaj właśnie w tym wejściu i można od razu sobie wejść na górę, cyk i już mamy walkę. Dosłownie 2 sekundy, może 3, max. I tak generalnie wygląda to też tak, że jak pikujemy stąd, w ten sposób, na maksa od razu idziemy z nożem, cyk, na górę, tu wyciągam broń i tu może być już przeciwnik. W tym miejscu. I to mówię o normalnym przeciwniku, a nie o jetce, czy o kimś z jakimś bardzo szybkim mobility, czy na przykład race. Race, słuchajcie, można zrobić tak, że ja wbiegałem sobie z nożem tu i tu już wyciągałem broń, żeby być gotowy, bo race po użyciu 2 plaspaków może wylądować od razu tu. Na początku od razu rundy. W tym miejscu. Zrobię sobie cyk, cyk, pach. I jest już tutaj w tym miejscu z site'a sobie przeskakuje, więc mega szybko potrafi się walka rozgrywać. I ten site jest generalnie bardzo ciężki do bronienia, bo jest strasznie dużo ilość zakamarków, które trzeba pokryć, bo to może zostać zaatakowany z okna, tutaj z tego miejsca też może zostać zaatakowany, tutaj stąd, z góry, dlatego jest całkowicie otwarta przestrzeń, strzał kasowy ląduje zazwyczaj tutaj, odkrywa prawie praktycznie cały site, Flasze rainy są bardzo dobre na tej mapie, bo jest bardzo dużo otwartej przestrzeni, więc bardzo łatwo się oślepia ludzi. Więc generalnie z naszego doświadczenia, jak na razie w grze, wygląda na to, że retake'owanie site'a B jest dosyć ciężkie. Bronieni też. Między innymi dlatego myślę, że jest ta mapa troszkę jednak zbiasowana, że tak powiem, w stosunku do strony atakującej. Tu mamy mida, która zazwyczaj broni jedna osoba, ale bardzo łatwo można spuszować sobie. Zazwyczaj jak atakujesz, to tutaj walczysz z kimś po stronę defenderów, którym wystaje tylko głowa. Można tu jednak bardzo szybko spuszować i już jesteśmy na respie T. Więc bardzo łatwo się tu idzie tym midem spuszować i jak tego ktoś nie kryje, no to już można zabić w plecy. Oprócz tego jest tutaj wejście do kafeterii, ja to przynajmniej tak to nazywam, ja w sumie nie wiem jak na mapce jest nazwane. Okej. Okay. Kitchen. A, kuchnia po prostu. No dobra. Okej, okay, no tu wchodzimy do kuchni. Można sobie zjeść kawałek pizzy. Jak widzicie. Pizza, brudne naczynia, śmieci.
O. Owoce. Tu jest też okno, którym da się wejść potem na site'a A. I tu jest wejście z mida pod tym. Bardzo ciężko się tutaj bronić, z tego, że dosłownie widać czubek głowy, ale absolutny czubek głowy. Ciężko się tutaj trafia w kogokolwiek, znaczy nie polecam, żeby stać w tym miejscu. Jak jesteś Jet lub Race lub Omenem, to można wskoczyć sobie tutaj na górę i mieć bardzo fajny kąt na kogoś, kto broni mida. Oprócz tego zobaczmy sobie, jak wygląda A-Site. Wejdziemy sobie w stronę broniących. Możemy sobie przejść tutaj dołem, cyk, cyk, cyk. Aha, pokażę wam może, gdzie są bariery. To jak widać, pokażę wam też razu, gdzie są bariery na A. Tak, o, i tutaj właśnie macie też bariery, żeby nie móc na linkę wejść, zanim spadnie bariera. A jeśli chodzi o sam bombsite B, jest on bardzo agresywny. Sam bombsite jest zaznaczony tutaj tymi kablami. Można także plantować na górze i na dole, lub na górze i na dole. Mieliśmy w ogóle błąd, że można było plantować paczkę na lince i była na przykład wisząca paka tak na środku. To było całkiem ciekawe. Nie sprawdzałem, czy da się splantować w tym miejscu. W sumie zaraz możemy sprawdzić. A sam site, zobaczcie, gdzie ma barierę. Sam site jest tutaj, a bariery są tu. Tu możecie zacząć już na początku rundy i praktycznie spuszować od razu sobie tutaj w to miejsce, cyk, i stać tu. Ktoś z atakujących może piknąć, jak robi to super agresywnie i cię zobaczy, ale generalnie można tutaj łatwo dosyć podejść. Jeśli jesteś Race, możesz od razu wskoczyć sobie blastpakiem tutaj do góry i siedzieć sobie na tym kontenerze, żeby mieć bardzo ładny pogląd na to, co się dzieje na mapie. No ale jak widzicie, sama postać też jakakolwiek może wskoczyć sobie tędy na kontener i przejść na ładną stronę tutaj do ataku. To jest tak samo błąd ze ścianami, nie da się przestrzelić z zewnątrz, a da się wystrzelić, przestrzelić dziury z wewnątrz. Tu się da przeskoczyć, nie ćwiczyłem jeszcze tego za dużo, ale da się tutaj wskoczyć na to do góry. Dziury nie trzeba kucać, no chyba że w tym miejscu, ale tu można na stojaka przejść. I to zasadniczo tyle. To zasadniczo tyle. Dobra, jeszcze zmienimy sobie strony. Tak, o, i spróbujemy podłożyć pankę na tej. Na tej jednej paczce. Zobaczymy, czy to działa. Jesteśmy. A, nie wziąłem paczki oczywiście. Ja to jestem alagent. O, da się może tutaj wejść, ale nie bardzo. Powiem wam tak, w ogóle jestem mega mile zaskoczony, że Riot w ogóle tę mapę wypuszcza teraz, ale też uważam, że jest ona na tyle inna od reszty mapy Valoranta, że będzie bardzo dużo ludzi się podobało, moim zdaniem. Co? Nie da się nic. Tu się da. Gdzie będzie default, w ogóle też się zastanawiałem? Ciężko stwierdzić, bo jeśli tutaj plantujesz, to od razu łatwo giniesz, bo to wszystko można przestrzelić sobie. Wydaje mi się, że najprostszy plant może być tu, w tym miejscu. Bo jedyny kąt, który tak bezpośrednio możesz zginąć, no to jest okno i tutaj. A inne te kąty można pokryć stąd, więc nie jest tak łatwo cię zabić. Przestrzelić tą skrzynkę z tego kąta też nie jest za łatwo, żeby trafić. Więc uważam, że to jest chyba takie spoko miejsce. No, generalnie co? Mapka fajna. Bardzo dużo zmian w stosunku do gameplayu na innych mapach. Jakich postaci bym nie używał na tej mapie? To generalnie tak, Viper wydaje mi się, że jest do kitu na niej, przynajmniej tak mi się wydaje, bo jest bardzo ciężko użyć utility. Ściana jest praktycznie useless w większości przypadków na site B, więc praktycznie jest skazana na granie na site A, bo tu jest mniejsza wertykalność. Dosyć dużo myślę, że one wayów można porobić ze smoka, więc może to się do czegoś przyda, bo na pewno można postawić sobie jakiegoś one waya tutaj na site. A może tutaj na któryś z tych kontenerów gdzieś można wrzucić jeszcze, albo na przykład tu, w tym miejscu. Ale Viper wydaje się być raczej średnia. Cypher tak samo, mimo że kamera jest dosyć dobra, bo jest dużo otwartej przestrzeni, to trapy można bardzo łatwo przeskoczyć, praktycznie że w każdym miejscu na mapie. I to jest ciężko do przejścia. Więc Killjoy wydaje się być lepszą postacią na tą mapę do wyboru, jeśli chodzi o takiego kontrolera właśnie, ala też Sentry.
a żeby kryło tyły, no to jednak wydaje mi się, że Killjoy może być lepsza, szczególnie, że podczas bronienia jej turret daje bardzo dużo info i pokrywa strasznie dużą połać terenu. No niestety nanoswarmy są nanoswarmami i dużo damage'u nie zadają, ale zawsze można gdzieś tam splantować sobie w jakichś korytarzach, ale nie ma co na niej liczyć za bardzo, więc jeśli grasz Killjoy, to raczej stara się kupować lepszy ekwipunek, jeśli chodzi o broń, a mniej wydawać na nanoswarmy. Z postaci, którymi bardzo dobrze się gra na tej mapie, no to jest to Raze, Jett, Sova, Breach jest niesamowity na tej mapie. Kto jeszcze? No, Nova Sky też jest całkiem dobra, bo te flasze mogą bardzo ładnie zastanować praktycznie bardzo dużo płacie terenu. Sage raczej też jest niestety skazana na granie na bombsite B, z racji tego, że bardzo łatwo pozbyć się jej ściany, bo może po prostu się przeskoczyć w większości przypadków. Szczególnie, że będą tu królowały postacie z większą ilością mobility. A co jeszcze bym powiedział? Phoenix, myślę, że całkiem okej. Myślę, że całkiem okej będzie się sprawował, bo też jest dobrym scouterem. Kto jeszcze nam został? Kto jeszcze nam został? Brimstone? Aha, Brimstone i Omen. Powiem wam szczerze, na tej mapie chyba smoki w ogóle nie są potrzebne. Więc wydaje mi się, że nie ma najmniejszego sensu, żeby cokolwiek tutaj robić z tymi postaciami. Omen troszkę mobility rozdaje, ale generalnie te smoki przy takiej ilości patrzenia góra-dół nie są aż tak potrzebne, szczególnie, że nawet jak jest smok na dole, gdy przechodzisz górą, ktoś ci się schowa z smoku i przejdzie pod tobą, no to jest dramat. Z innych postaci, które jeszcze mamy, Viper już opisaliśmy, Breach, to chyba wszystkie. To wszystkie. No, dobra, słuchajcie. Patrz już niedługo, nowa mapka do ogrania, myślę, że będzie dużo zabawy i do zobaczenia na streamkach. Siema.